ogarnąć to, co tu się tu wydarzyło, ale nie mam dzisiaj czasu się zająć swoim wyglądem absolutnie i też na chwilę tu tylko usiadłam, ponieważ witajcie na kanale Podskarbnica, ale musiałam przerwać to, co robię i przylecieć do Was, Wam powiedzieć, że jestem na stronie 305 tej książki i właśnie musiałam przerwać na szybko i Wam powiedzieć, bo za chwilę ją skończę. Wiecie, jakby w ciągu dnia ją sobie zaraz będę doczytywać na pewno i za chwilę to skończę i już w ogóle Wam nic nie powiem w trakcie i będzie po książce. Także musiałam przerwać to, co robię. Zresztą zaraz idę robić obiad, gdzieś tam między obieraniem ziemniaków i tak dalej. Na pewno jeszcze sobie 2-3 strony chociaż podczytam. Ja nie rozumiem, czemu ja nie sięgnęłam po tą książkę wcześniej, czemu się aż tak bardzo broniłam, bo bardzo mi się podoba. Ma szansę mieć 5 gwiazdek, ale zobaczymy, jaki to będzie cliffhanger i to, co się teraz dzieje, czy będzie największym, wiecie, nabuzowaniem emocjonalnym w tej książce, czy będzie coś gorszego. Gorszego mam na myśli, wiecie, jakąś wielką strzelaninę albo jakieś coś innego. Jeśli coś takiego będzie, to będę zawiedziona, ponieważ nie lubię, na ogół nie lubię tych wątków. Rzadko kiedy te wątki takiego, wiecie, na siłę wciskania jakiegoś wielkiego wydarzenia, które musi być kulminacją całej książki, często po prostu źle wybrzmiewa i rzadko kiedy to dobrze pasuje co do samej książki i po prostu ma sens, więc mam nadzieję, że czegoś tutaj nie będzie, chociaż teoretycznie miałoby sens w związku z faktem, iż głównym bohaterem jest syn pani prezydentki Ameryki i on jakby prowadzi tutaj wątek romantyczny z księciem Anglii. No i mniej więcej o to gdzieś tam o tym ta książka opowiada. Oni na samym początku książki są wręcz wrogami i później zostają zmuszeni do tego, żeby nawiązać, wiecie, przyjaźń taką medialną. Gdzieś tam przy tej medialnej przyjaźni zaczynają się bardziej rozumieć, potem się okazuje, że mają ku sobie pociąg i gdzieś tam buduje nam się ta relacja romantyczna, która jest taka, wiecie, poza kamerami i poza generalnie całą rodziną, no w związku z tym, że są dwoma mężczyznami i nie bardzo chcą z tym wychodzić do świata, wręcz książę Anglii nie może. Także no bardzo ciekawa jest ta historia. Jest tutaj trochę polityki w związku z tym, że właśnie syn pani prezydentki gdzieś tam w tej polityce bardzo mocno siedzi, więc trochę tego tutaj jest. No i generalnie sam wątek romantyczny bardzo mi się podoba. Lubię obydwu chłopaków i lubię generalnie chyba większość tych młodych osób, które są tu opisywane w tej książce. I jakby ci młodzi się bardziej wysuwają na plan pierwszy. Nasi główni bohaterowie mają po 20 parę lat, w związku z czym wątki fizyczności i erotyczności w tej książce są już takie bardziej zaawansowane. No mówię, mają po 20 parę lat, w związku z tym no po prostu ta fizyczność jest mocniejsza niż na przykład w tych książkach typowo młodzieżowych. Dlatego uważam, że ta książka jest 16+, no bo jest tutaj tego trochę. Takie są mocniejsze te wątki i trochę bardziej opisowe. No i nie każdy będzie gotowy to czytać, nie każdy w ogóle chce czytać takie rzeczy. Więc jeśli jesteś młodą osobą, która myśli o tej książce ze względu na to, że opisuje miłość bądź no w ogóle jakieś tam zauroczenie, jeszcze nie wiemy do końca, czy miłość między tymi dwoma bohaterami, to a jesteś, no, jesteś młody i nie jesteś gotowy na takie mocniejsze wątki, to raczej bym jeszcze poczekała. Są inne fajne pozycje tego typu dla młodszych, na przykład Simon i inni Homo Sapiens. Kiedyś czytałam tą książkę i ona też porusza ten wątek, natomiast jest taką delikatną młodzieżówką, no a tutaj mówię, jest troszeczkę mocniej. Bardzo mi się podoba ta książka, bardzo szybko się to czyta i tak jak przez pierwsze strony nie umiałam się wciągnąć, w związku z tym, że po prostu nie znałam bohaterów, tak z każdą kolejną stroną było coraz lepiej. No mówię, musiałam się aż zmusić, żeby tu przyskoczyć do Was na chwilę i nagrać coś, bo no już jestem na 305 i prawdopodobnie dzisiaj to skończę. W związku z tym jestem strasznie ciekawa tej książki, czyli One Less Stop, because to jest książka tej samej autorki, bo to jest chyba Casey, tak, to jest tej samej autorki, tylko że tutaj mamy wątek romantyczny pomiędzy dwoma kobietami. W związku z tym, że ta mi się tak bardzo podoba, jestem tej ciekawa, chociaż słyszałam, że niektórzy nie czują w związku z nią nic. W sensie, że jakby nie wywołuje większych emocji, nie przywiązują się do tej książki, więc jestem naprawdę ciekawa w ogóle całej jej książki i tego wątku. Chociaż tutaj widzę, że doktor Bóg i żółwie książkowe mają patronat nad tym, więc no, wierzę, że będzie okej. Chyba w ogóle doktor Bóg mówiła swego czasu o tej książce, że to jest bardzo fajny romans i że się tak coś kojarzy. Kurczę, teraz tak pomyślałam, że może jeszcze względnie szybko to przeczytam. Także tak, no bardzo mi się podoba ta książka, bardzo się cieszę, że ją mam i ma szansę dostać 5 gwiazdek. Zobaczymy jeszcze przez te ostatnie strony. No i druga książka, którą czytam, to jest Ta piąta pora roku, o której też mówiłam ostatnio. Jestem na 65. Nie wiem, czy to oznacza, że ruszyłam coś od ostatniego vloga, no bo skupiłam się na tamtej, a generalnie mam mało czasu teraz na to, żeby czytać, ale staram się zawsze chociaż trochę codziennie.
I mogę Wam w końcu powiedzieć mniej więcej coś o fabule tej książki, przynajmniej z tego początku, który przeczytałam. Mamy, tak jak mówiłam wcześniej, świat z takiego wielkiego kopyta wchodzimy, nie bardzo rozumiemy nic, nie rozumiemy, no po prostu jest bardzo wysoki próg wejścia, bardzo wysoki jest próg wejścia. W dodatku mówię, tu są małe literki, bardzo mało miejsca, światło na stronie, więc no wolniej się to czyta, co też może zniechęcać. Jednakże ja jestem strasznie zaintrygowana, ponieważ już od samego początku wiemy, że coś jest nie tak z porami roku i generalnie z Ziemią mamy jakieś takie przesłanki o tym, że są jakieś trzęsienia Ziemi, że Ziemia pęka i tak dalej. Zresztą to jest chyba trylogia Pękniętej Ziemi, tak, więc jakby też się można tu z tego domyślić. Po drugie, mamy już informacje o tym, że istnieją jacyś tacy ponadludzie. Oni mają jakieś tu swoje określenia, ale ja w tym momencie już tego nie pamiętam, bo z 2 dni nie sięgnęłam po tą książkę. I oni mają taką umiejętność, której ja jeszcze do końca no, nie rozumiem, bo dopiero zaczynam. Natomiast oni wyczuwają ruchy ziemi i pęknięcia tej ziemi, jakieś takie, wiecie, trzęsienia i te sprawy. I jednocześnie potrafią sami takie pęknięcia wywoływać, z tego co zrozumiałam. I zaczynamy historię od tego, że mamy kobietę, która wracając do domu zauważa na ziemi swojego 3 czy 4-letniego syna, który jest nieżywy. No i z jakiegoś powodu, tylko nie wiem z jakiego, ona wie, że tą śmierć temu dziecku zadał jej mąż, czyli ojciec dziecka, w związku z tym, iż to dziecko właśnie miało takie umiejętności i nie byliśmy w tej sytuacji, nie wiem, czy to będzie później wyjaśnione, prawdopodobnie ten mąż się przestraszył albo wkurzył, ten młody musiał, to dziecko coś musiało po prostu, wiecie, pokazać te swoje umiejętności, w związku z czym skończyło tragicznie. I właśnie zaczynamy od tej kobiety, która wyrzuciła z siebie wszystkie emocje, jest po prostu osowiała i nie jakby, no wiecie, no, tragedię przeżyła. Dodatkowo ma jeszcze córkę, chyba starszą, i ten mąż zniknął, więc ona na samym początku tej książki jest pewna, że ta córka również nie żyje, tylko ona nie wie, gdzie ona jest i próbuje znaleźć tego męża, żeby zapłacił za to, co zrobił. No i później dowiaduje się, że ten mąż tą córką wyjechał, że była widziana żywa, jak oni razem wyjechali, więc domyślam się, że ta żona będzie po prostu na nich polować. Nie wiem dokładnie, co tutaj będzie, natomiast akurat jak skończyłam, to wybuchają jej emocje i okazuje się, że ona również jest tym takim gatunkiem człowieka nad człowiekiem, nie wiem jeszcze, jak to będzie to nazwane, który również posiada te moce, tylko po prostu się ukrywała. I w związku z tym, jak ona odchodzi z tego miejsca, w którym mieszkała, wie, że już tam nigdy nie wróci, ludzie próbują ją zatrzymać z jakiegoś powodu, którego ja jeszcze nie znam, nie chcą jej wypuścić. Ona no właśnie wysyła tą swoją moc w przestrzeń, zabija w ten sposób dosyć sporą ilość ludzi, a tych, których nie zabija, zabija generalnie w późniejszym terminie prawdopodobnie, ponieważ ona tłumaczy, że to, co zrobiła, spowoduje, że wyschną wszystkie rzeki i po prostu umrą z pragnienia. Także generalnie powiem Wam, że zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Mamy tutaj jeszcze inną perspektywę, tylko nie wiem w jakim czasie jeszcze, w której właśnie rodzice się dowiadują, że ich córka również posiada takie moce, w związku z czym dzwonią gdzieś tam do kogoś tam, żeby przekazać, że tu jest to dziecko, licząc na to, że ktoś ją, wiecie, unieszkodliwi, no i zamykają ją chyba w szopie z sianem i tak dalej i jakby, wiecie, przestają traktować ją jako człowieka, po czym przyjeżdża do niej jakiś człowiek, rodzice myślą, że po prostu właśnie on ją zlikwiduje, natomiast on ją zabiera, mówi, że zostaje jej stróżem i że pracuje w takim miejscu, w którym po prostu pomaga tym ludziom zapanować nad umiejętnościami, żeby mogli pracować dla chyba kraju i tą swoją mocą, wiecie, w pozytywny sposób dysponować. Także generalnie ja wiem, że to jest może bardzo skomplikowane, co mówię. Myślę, że więcej o fabule zdradzać nie będę, natomiast ja nie wiem jeszcze, co będzie dalej. Ale myślę, że ten wstęp już sprawi, że ktoś może będzie zainteresowany tą książką albo i nie będzie. Także no też jestem jej ciekawa, natomiast czytam ją powoli w związku z tym, że po pierwsze skupiłam się na romansie, a po drugie, no mówię, troszeczkę wolniej się to czyta i po prostu też trzeba mieć ochotę, nie? Żeby usiąść i czytać, no wiadomo, to jest po prostu już bardziej wymagająca literatura. No wcześniej jeszcze czytam tam 2 e-booki, jeden z dziećmi, jeden sama dla siebie, ale to też już o nich mówiłam w ostatnim vlogu, bo czytam nadal tego Emila, Kanarka i Rudego Psa z dziećmi.
i czytam Drogę do wyraju. No i ta Emil bardzo mi się podoba, a Droga do wyraju no jest takim fajnym czytadłem, które sobie czytam wieczorami, jak już światło zgaśnie i nie, wiecie, jakby siedzę z dziećmi, czekam, aż zasną, nie mam światła z góry i sobie po prostu czytam w e-booku. Także tak, na razie czytam to. Możliwe, że skończę jeszcze dzisiaj pewnie ten Red, White and Royal Blue i nie wiem, czy skupię się tylko na tej książce, czy wezmę jeszcze coś innego. Mam trochę ten TBR, mam jeszcze jedną książkę do recenzji, więc możliwe, że jeszcze sobie po coś tam sięgnę. Także tak, na razie tyle i widzimy się za chwilę. Cześć, witajcie w podsumowaniu tego reading vloga. Na ogół nagrywam je na 3 klipy pogadankowe odnośnie tego, co aktualnie czytam, natomiast tym razem nagram na 2, ponieważ mamy już dzisiaj czwartek i ja nie przeczytałam jakoś zatrważającej ilości książek, natomiast przeczytam aktualnie kilka książek i mam po prostu coś do powiedzenia, więc myślę, że już na tym klipie zakończymy, ponieważ on prawdopodobnie trochę potrwa. No i pierwsza książka, którą przeczytałam w całości, to jest Red, White and Royal Blue. Dostała ode mnie 5 gwiazdek, bardzo mi się podobała, bardzo długo myślałam o tych chłopcach zaraz po skończeniu tej książki i jak tylko skończyłam ją czytać, to ją do siebie przytuliłam i tak leżałam przez parę minut i rzadko mi się w sumie zdarza, żebym takie rzeczy robiła, jak przytulenie się do książki, natomiast miałam po prostu ochotę przytulić tą książkę i tą historię i czuję taki paradoks w niej, ponieważ no jakby z jednej strony nie ma tutaj nic, co nie mogłoby się wydarzyć na chłopski rozum, a z drugiej strony ta książka jest pełna absurdów, biorąc pod uwagę fakt, na jakim świecie my żyjemy. No chociażby to, że mamy panią prezydentkę, która w dodatku Stanów Zjednoczonych, która w dodatku jest rozwódką, oni się gdzieś tam chyba wywodzą z Meksyku w jakimś tam, wiecie, stopniu i tak dalej. No i mamy tutaj ten romans, wiecie, księcia Walii, romans homoseksualny. W związku z tym, no ona jest pełna jakiegoś typu absurdu, natomiast no bardzo byśmy... My, ludzie tolerancyjni, bardzo byśmy chcieli, żeby w ogóle takie rzeczy były możliwe, natomiast nie są i pewnie jeszcze długo nie będą. Ale to jest bardzo ciepła historia. Nie wiem, czy ja mówiłam w poprzednim klipie coś o tym, że się boję strzelaniny. Na szczęście tej strzelaniny tutaj nie było, dzięki świecie, że tutaj nie ma tej strzelaniny, ponieważ naprawdę się bałam w związku z tym, jakie, wiecie, stanowiska tutaj zajmują nasi główni bohaterowie. Bałam się, że po prostu, wiecie, będzie jakaś wielka, otwierająca oczy strzelanina, bo często czytałam o takich wątkach w różnego rodzaju książkach i po prostu zawsze mnie mierzwi ten temat. Także tego tutaj na szczęście nie ma, mamy tutaj inny kryzys, no i mamy happy ending, też myślę, że fajnie o tym powiedzieć przy tej książce. W każdym razie bardzo mi się podobała, naprawdę, i myślę, że jeszcze do niej wrócę. Ja prawie w ogóle w niej nic nie zaznaczałam, ponieważ po pierwsze nie wiedziałam, czy mi się będzie coś podobało, po drugie mam ostatnio znowu awersję do tego zaznaczania, tak jak zaczęłam zaznaczać jak szalona, tak ostatnio mam awersję, ale tutaj gdzieś tam ten pierwszy znacznik, który widzicie, ten, pojawiło się takie zdanie, że ja stwierdziłam, że ja nie, no muszę, po prostu muszę i później sobie parę zdań, które mi się bardzo podobały, podkreśliłam delikatnie długopisem, ponieważ wiedziałam, że ta książka po prostu ze mną zostanie już do końca. No i sobie narysowałam w niektórych miejscach kilka serduszek i na pewno jak będę robiła reread tej książki, to sobie po prostu pozaznaczam resztę fajnych rzeczy od samego początku, bo tym razem tego nie zrobiłam. 5 gwiazdek ode mnie i jeśli te tematy, wiecie... tolerancji LGBT, otwartości generalnie na ludzi, nie są Wam obce, są Wam wręcz miłe, to naprawdę bardzo polecam. Natomiast jak mówiłam wcześniej, jest tutaj dużo scen erotycznych i też proszę na to mieć uwagę. One są wszystkie smaczne, moim zdaniem, i życiowe, i takie pełne pasji, natomiast są i wiadomo, jak to z tymi wątkami bywa. Druga książka fizyczna, którą czytam, to jest ta piąta pora roku. Jestem na stronie 120, więc generalnie za dużo nie ruszyłam, ale ruszyłam i powiem Wam, że się wciągam totalnie. Natomiast to jest strasznie dziwna książka i jakby no nie mówię, że tylko, nie tylko chodzi mi o to polskie wydanie, które naprawdę się ciężko czyta, w sensie wiecie, jak są małe literki,
naprawdę się gorzej czyta takie książki. Nie wiem, czy one są wydawane w ten sposób w związku z tym, żeby miały mniej stron. Nie wiem, dlaczego niektórzy wydają książki z takimi małymi literkami, ponieważ no... Czy to tutaj widać? Czy tutaj widać tą różnicę? Nie jestem pewna, czy... Nie jestem pewna, czy to widzicie. Mam nadzieję, że tak. Tutaj pokazywałam Red White, a tu pokazuję tą piątą porę roku. Natomiast to jest dosyć spora różnica, jeśli chodzi o samą stronę. I tak, mogę Wam powiedzieć jeszcze trochę więcej odnośnie tego, co powiedziałam wcześniej. Mamy tutaj przynajmniej jak na razie trzy historie. Trzy. Powiedziałam Wam o dwóch. Powiedziałam Wam o historii małej dziewczynki i powiedziałam Wam o historii tej kobiety, której syn zmarł. I mamy jeszcze trzecią historię, której mamy... Jakby nie będę umiała za bardzo nic powiedzieć o tej historii, bo ona jest jeszcze mocno skomplikowana dla mnie. Natomiast mamy kobietę, która żyje jakby już w tej społeczności tych ludzi, tych górotwórów, tych, którzy mają te jakieś moce. I tam mamy, wiecie, jakieś takie są stopnie, że ktoś jest tam pierwszego rzędu, czy coś tam drugiego. To jest też jakieś tam trudniejsze słowo, którego sobie teraz nie przypomnę. W każdym razie ona zostaje wysłana do jakiegoś tam mężczyzny, który jest wyższego rzędu niż ona, po to, żeby spłodzili razem dziecko, czysto mechanicznie, żeby jakby, wiecie, rozrastać ten ród między sobą. I oni jakby w tym momencie spędzają jakiś tam czas ze sobą w celu po prostu spłodzenia tego dziecka. I jestem bardzo zaintrygowana tą książką, naprawdę. Zwłaszcza po tych kolejnych rozdziałach, które ja czytałam. Aktualnie jestem w trakcie rozdziału, bo zaczęłam ósmy wczoraj wieczorem, ale już nie miałam siły, po prostu poszłam spać. Natomiast chyba w tym siódmy i szósty, to po prostu... Jejku, tak się wciągnęłam, naprawdę, tak się wciągnęłam, tam są takie rzeczy, już nie będę zdradzać, bo to już ponad setna strona, już nie będę zdradzać, co się dzieje, ale wierzcie mi, że jeśli ktoś jest zainteresowany tą książką, to niech przebrnie przez ten po prostu, wiecie, 50-60 pierwszych stron, bo się naprawdę rozkręca, no i jestem już strasznie w tym momencie ciekawa tego, co tu się będzie działo i mam ochotę czytać tylko to, a jednocześnie mam ochotę wziąć kolejne książki z TBR-u, bo już mamy dzisiaj 19. I jakby chciałabym, wiecie, spróbować zdążyć jeszcze to wszystko przeczytać, co tam mam naszykowane i prawdopodobnie znowu nie zdążę. Ale boję się, że jak właśnie odłożę na chwilę tą znowu i wezmę coś innego, żeby na szybko to przeczytać, to że z tą będę, wiecie, że po prostu ucieknie mi ta chęć, którą teraz czuję. Więc muszę się po prostu rzucić na tą i ewentualnie nie czytać nic innego w papierze, tylko to, co słucham i to, co czytam w e-booku. A mianowicie w e-booku czytam tą Drogę do Wyraju i ani razu Wam nic o niej nie powiedziałam. Natomiast muszę przyznać, że bardzo ciężko mi jest coś o tej książce powiedzieć. To są słowiańskie klimaty. Głównym bohaterem jest wąpierz / wampir Elgan i on ma misję, natomiast tam się cały czas coś dziwnego kręci. Mamy tego wąpierza, który poznaje córkę szamana, która chciałaby być czarodziejką. Chyba czarodziejką. W sensie chodzi mi o to, że nie wiedźmą, nie czarownicą, tylko chyba czarodziejką. Tak to zostało nazwane. No i ona podejmuje jakieś takie głupie decyzje w związku z różnymi demonami i stworami. Ten Elgan, nasz główny bohater, cały czas próbuje ją nauczyć, jak się, jakby wiecie, posługiwać rozmową przy tych różnych demonach, a natomiast ona, wiecie, ona jest w takiej gorącej wodzie kąpana i chciałaby wszystko już siłą najlepiej, a on jako książę piekieł czy ciemności, jako ten wąpierz, chociaż nie rozumiem, dlaczego wąpierz jest tym księciem, ale okej. On jej cały czas tłumaczy, że musi być szczera z tymi demonami, że nie może im robić krzywdy, bo wtedy jej nie pomogą i tak dalej. Jakby wiecie, ona w gorącej wodzie kąpana, on cały czas na spokojnie i powoli. Jednocześnie wiemy tak, że ktoś porywa dzieci i będziemy próbowali rozwiązać tą tajemnicę. Mamy ze sobą jakiegoś śmierdzącego demona, którego musimy zwrócić do czarnoboga, żeby go przyjął do siebie, bo ten demon nie może chodzić po ziemi, bo się zrobi coraz mocniejszy. I generalnie mamy tam jakieś kilka różnych tajemnic i w ogóle różnych fajnych rzeczy. Jednakże to jest taka książka, którą ja ją czytam w e-booku, natomiast czytam jeden rozdział i nie mam ochoty czytać więcej. Jakby czytam ją w e-booku i czytam ją wieczorami, kiedy moje dzieci zasypiają, jest gaszone światło, jakby wiecie, no nie mam światła, żeby czytać sobie zwykłą papierową książkę, więc sobie czytam w e-booku i czytam ten jeden rozdział i jak oni śpią i już mogę wstać, to nie będę czytała dalej, tylko ją odłożę i wychodzę i albo sobie czytam po prostu inną papierową, albo coś tam innego robię, no bo jakby... Ten jeden rozdział dla mnie na raz to już jest dużo. Jakby w ogóle się nie wciągam w tą książkę. Jak na razie ona ma tendencję do tego, żeby dostać 3 gwiazdki, zobaczymy. Ja generalnie rzadko kiedy daję mniej niż 3. Natomiast
Generalnie na tym etapie to ja się zastanawiam, czy w ogóle będę chciała sięgać po tom drugi, ponieważ wiem, że jest tom drugi, on jakoś niedawno miał premierę. I w internecie, zwłaszcza gdzieś tam na tej stronie autorki, widziałam parę osób, którym się podobała ta historia, które czekały na tom drugi, które wręcz wypisywały autorce jakieś tam, wiecie, propozycje tego, co by mogła zawrzeć, bądź czego mogłoby być więcej, czego mniej. I z tego, co wiem, to autorka wzięła to wszystko pod uwagę, więc jakby, i to też chyba był debiut, ta droga do wyraju, więc jakby też nie możemy być zbyt ostrzy tutaj w tym przypadku. Jednakże, moim zdaniem to jest taka, wiecie, książka albo tak jak ja robię, że po prostu rozdział i odkładam, albo ewentualnie na jedno posiedzenie, na jedno przeczytanie i po prostu, wiecie, zapomnieć o niej i tak dalej. Niestety nie czuję większej miłości do tej historii. Także to jest ta książka, którą czytam aktualnie w e-booku i słucham w audio Dory Wilk, pierwszego tomu. I gdzieś tam do 30% tej książki miałam naprawdę spory problem, żeby w ogóle chcieć ją słuchać. Jednocześnie słuchałam jej raczej w takich, wiecie, no ja na słuchawkach, jeśli słucham książki, to najczęściej po prostu podczas jakichś takich prac przydomowych, czy właśnie sprzątania, czy w ogrodzie i tak dalej. Nie mam możliwości słuchać sobie tak po prostu, więc zawsze, kiedy po prostu jestem zajęta, wiecie, fizycznie, no to sobie słucham. W związku z czym może mnie książka męczyć, no bo jakby męczę się fizycznie. I słucham historii, i jeśli ta historia nie jest dla mnie, jakby wiecie, zachwycająca, zaskakująca i po prostu mega wciągająca, no to może mnie męczyć po prostu jakby sam dźwięk. Nie wiem, czy ktoś zrozumie to, co teraz powiedziałam. Natomiast, no a z drugiej strony, jeśli trafiłabym na książkę mega wciągającą, to nawet czasami nie zauważę, kiedy jakby wiecie, wysprzątałam całą chałupę i tak dalej, czy tam skosiłam cały trawnik i tym podobne. Natomiast ona do 30% mnie bardzo męczyła, wręcz zaczęłam pytać w internecie was. Zwłaszcza na TikToku miałam odpowiedzi, czy słuchać tego dalej, ponieważ ja wiem, że dużo ludzi lubi tę historię, a to jest pierwszy tom, gdzie z tego, co ja kojarzę, to dużo ludzi mówiło, że początek jest lepszy, a później się ta seria trochę rozjeżdża. Natomiast mnie to 30% w ogóle nie zainteresowało, nic kompletnie, nawet nie to, że, nie wiem, audiobook mi nie pasował, tylko historia mnie w ogóle nie wciągała, aż zaczęłam wątpić w to, czy ja w ogóle lubię urban fantasy. Natomiast ja czytałam parę serii urban fantasy, na przykład Toń od Marty Kisiel, tą serię wrocławską, i bardzo mi się podobała ta seria, natomiast no to jest jednak inne urban fantasy, ponieważ to jest bardziej urban, a Dora jest bardziej fantasy. W każdym razie, no jakby nie byłam pewna, ale wczoraj pracowałam parę godzin na ogrodzie znowu i no zaczęłam słuchać, przesłuchałam chyba kolejne 30%, przesłuchałam do 60% i względnie się wciągnęłam i myślę, że już na spokojnie skończę ten pierwszy tom, ponieważ myślałam o DNF-ie, ale nie mam pojęcia zielonego, czy będę sięgała dalej. Zobaczymy, jakie będę miała odczucia po skończeniu tego pierwszego tomu, bo ja na dzień dzisiejszy też nie wiem, czy sięgnę dalej, ponieważ to jednak jest jakaś tam, wiecie, jakiś rodzaj zaangażowania, bo tu mamy te 6 tomów pierwszych, no i na przykład dużo ludzi mi pisało, że poleca tą serię Witkacy, natomiast no, z tego co ja wiem, to te książki się czyta po kolei i jakoś tak byłoby mi dziwnie porzucić to 6 pierwszych tomów, żeby czytać serię o Witkacym, a z drugiej strony nie widzę sensu czytania 6 tomów na siłę po to, żeby przeczytać 3 inne, ale zobaczymy jak to się zakończy. No, w każdym razie wczoraj już było względnie lepiej, ale początek tej książki był dla mnie naprawdę ciężki, bo w ogóle mnie nie obchodził. I jeszcze jednej książki zaczęłam słuchać w audio, natomiast przerwałam, ponieważ chyba wolałabym to przeczytać, w sensie tak mi się podoba, że chciałabym mieć tą książkę fizycznie i zastanawiam się, czy nie przerwać audiobooka, żeby ją przeczytać fizycznie, a mam na myśli 13 opowieść. Już od pierwszego rozdziału poczułam, że mnie wciąga ta historia. Po prostu wciąga mnie ta historia. I właśnie do tego stopnia jestem zainteresowana, że chciałabym ją mieć fizycznie i spróbować przeczytać ją fizycznie. Być może ją przesłucham i kupię tak czy siak, bo na pewno będę chciała mieć tą książkę, bo naprawdę mi się spodobała. I historia ma się tak, że mamy dziewczynę, która pracuje w antykwariacie razem ze swoim ojcem. I oni żyją po pierwsze z tego antykwariatu, natomiast tam jest bardzo mały ruch. Raczej żyją z tego, że jej ojciec wynajduje jakieś takie, wiecie, perełki, białe kruki i po prostu nimi handluje, gdzieś tam ma znajomości i tak dalej, jakby wiecie. Jeździ na jakieś różne spotkania, wykupują jakieś tam majątki i tak dalej, i sprzedaje po prostu te książki, z tego się głównie utrzymują.
I pewnego dnia w tym ich antykwariacie pojawia się książka, która się nazywa chyba 13 opowieść albo 13 opowieści. Już teraz nie pamiętam, jak to tam dokładnie było nazwane w tej książce. Jednakże, no i ta nasza główna bohaterka, przepraszam, bo chciałam zmienić zdanie. Ta nasza główna bohaterka sięga po tą książkę i zaczyna ją czytać i się wciąga, i się wciąga. I z każdą kolejną stroną się wciąga coraz bardziej. I jakby, wiecie, pochłania tą książkę naraz. I okazuje się, że mimo tego tytułu o 13 opowieści w książce znajduje się ich 12. Dowiaduje się później od ojca, że właśnie prawdopodobnie wypadł tutaj jakiś błąd w druku, w związku z czym ta seria książek, która wtedy wypadła właśnie do tego, wyszła do druku, została cofnięta. Natomiast okazało się, że jeden egzemplarz tej książki komuś tam się udało sprzedać i właśnie oni ten egzemplarz tego Białego Kruka dorwali. Natomiast te książki później normalnie wyszły już pod jakimś tam innym tytułem. Jakby ta sama treść w środku, natomiast inna okładka, inny tytuł. I do tej naszej głównej bohaterki pisze właśnie ta autorka tej 13 opowieści, aby zrobiła z nią wywiad. I nasza główna bohaterka jednocześnie wie o tym, że ta autorka nigdy nikomu nie powiedziała prawdy o sobie. Nigdy nikomu nie powiedziała prawdy o sobie, zawsze ściemniała, zawsze gdzieś tam w tych różnego rodzaju wywiadach po prostu, wiecie, wymyślała sobie jakąś personę i tą personę przedstawiała, natomiast nigdy nie powiedziała nikomu prawdy i wybrała właśnie tą naszą główną bohaterkę na tą, która ma jej prawdy wysłuchać. I gdzieś tam na tym momencie skończyłam, kiedy one się poznają, i przerwałam tą książkę i mówię, kurczę, ja muszę mieć to fizycznie i muszę tą książkę przeczytać fizycznie, ale jest szansa, że możliwe, że po prostu nie wytrzymam, skończę ją w audio i tak ją kupię i będę ją to trzymała i najwyżej kiedyś zrobię jeszcze jej reread, ponieważ naprawdę bardzo się wciągnęłam, naprawdę. No i tak, to właściwie tyle. Jeszcze jedna książka, którą czytałam z dziećmi, to jest ten Smok, czy ja to już to dłużam? Nie. Tom trzeci tom Marcina Mortki, Smok pomidorowy. Nie jestem pewna, czy będą kolejne, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma, a ten Smok pomidorowy wyszedł w 2020. Natomiast kończy się tak, że otworzyli nam, jakby Marcin Mortka otworzył furtkę sobie na kolejny tom, więc może będzie, może nie, nie wiem. Ale powiem Wam szczerze, że tak mniej mi się podobał ten trzeci tom i trochę się zmuszałam, żeby im to czytać, ponieważ moim dzieciom się bardzo podobał i bardzo chcieli wiedzieć, skąd ten Smok pomidorowy, dlaczego taki tytuł, co tam się wydarzy i w ogóle byli bardzo zaangażowani w tą historię, ale mi osobiście się nie podobała, nie czułam się wciągnięta. No natomiast im się podobała, wiadomo, że to jest książka dla dzieci, jednakże znajduję czasami takie książki dla dzieci, w których historia mnie interesuje nawet jako dorosłą, mimo tego, że nadal jest dla dzieci. Aha, i jeszcze jest jedna rzecz, którą tutaj chciałam powiedzieć, a nie powiedziałam jej wcześniej. Tutaj niektóre, jakby mamy te trzy historie. Mamy historię dziecka, mamy historię tej kobiety, która straciła dziecko i mamy historię tej kobiety, która ma być kobietą rozpłodową. I ta historia tej kobiety, która straciła dziecko, jest pisana narracją drugoosobową. Zatrzymujecie się i chłopiec znowu wygląda na zmartwionego, a tobie, mimo że nie prosiłaś się o jego towarzystwo, robi się wstyd, że pozwalasz, aby tak wyglądał. Rozglądasz się. Momentami może to być ciężko czytać, no w związku z tym, że jednak na ogół książki są pisane albo w pierwszej osobie, albo w trzeciej osobie, a tutaj mamy drugą. Natomiast, no śmiesznie mi się to czyta, ale no jest bardzo osobliwa ta książka i ma szansę mi się spodobać. Tym bardziej, że co chwilę mi się wyświetla na zagranicznym TikToku. Także tak, mój kotek leży pode mną i udaje, że zdycha na słońcu. Ojejku, słodko śpi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.